Dzisiaj jest 28 już turniej w zawodzie fryzjer. To są uczniowie szkół zawodowych, uczą się rzemiosła fryzjerstwa. Jest to eliminacja do ogólnopolskiego turnieju w zawodzie fryzjer, który się odbędzie w dniach 15-16 kwietnia w Poznaniu. Dla nas to jest niezwykle istotne. Tutaj są uczestnicy z całego województwa. Jest 40 osób, które startują w 6 kategoriach. Dla nas to jest niezwykle istotne, żeby popularyzować ten zawód. Czystość wykonania, czy jest zachowany kształt, ubiór, czyli tego manekina trzeba jakby przyozdobić, czy makijaż, ubiór, czystość wykonania, czy jest to ze standardami, tak jak powinno to wyglądać. No i myślę, że im więcej się w tym uczestniczy, im więcej się podgląda, bo to na tym polega, żeby na początku uczeń, jak zobaczy, jak to wygląda, no to wtedy na drugi raz już zachęci się i będzie brał w tym udział. Zainspirował mnie ten zawód. Poszłam na niego, ponieważ, no, jak sądzę, mam talent w rękach. No i po prostu podoba mi się ten zawód. Podobało mi się to od samego początku, więc stwierdziłam, że to będzie super wybór. A proszę mi powiedzieć, co panią najbardziej fascynuje i interesuje we fryzjerstwie? Bardziej upięcia, ale powoli uczę się wszystkiego, żeby jednak umieć wszystko, bo to ważne.